Witam w kolejnym odcinku Akademii Arkline. Dziś zajmiemy się ścianami i ławami fundamentowymi. Aby nie przedłużać, przechodzę od razu do ustawień ścian fundamentowych. Konstrukcja warstwowa przedstawiona na filmie. Natomiast jeżeli chodzi o szczegółowe informacje na temat kreskowań i ustawień użytych materiałów, zostaną dodane na końcu filmu. Na potrzeby projektu Akademii stworzyłem dwa typy ścian fundamentowych, wewnętrzne i zewnętrzne. Po stworzeniu odpowiedniego stylu przechodzimy do rysowania naszych ścian fundamentowych. A zatem wybieramy funkcję ściana i klikając kolejne punkty polilinii określamy, jak będzie przebiegała nasza ściana fundamentowa zewnętrzna. Po stworzeniu zewnętrznych ścian fundamentowych zmieniamy styl ściany na ściany fundamentowe wewnętrzne i wyrysowujemy pozostałe elementy w analogiczny sposób. Następnie wprowadzam ławy fundamentowe. Aby to zrobić, najpierw przygotowuję odpowiednie ustawienia. A zatem tworzę płytę dwuwarstwową o warstwie żelbetu oraz izolacji przeciwwilgociowej. Wysokość względną ustalam do poziomu dolnej powierzchni konstrukcyjnej. Mając odpowiedni styl, wybieram narzędzie strop, a następnie wstaw fundament zamknięty. Kolejno wprowadzam szerokość i wyrysowuję klikając kolejne punkty lokalizacji. Dla tej funkcji nie ma możliwości rysowania według osi, więc szerokość wpisuję zgodnie z szerokością ścian fundamentowych. Następnie odsuwam wszystkie krawędzie o konkretną wartość, tak aby szerokość ławy wynosiła 60 cm. Klikam na krawędź ławy i następnie wybieram funkcję przesuń równolegle wszystkie krawędzie. Kolejny krok to wpisanie odpowiedniej wartości
i zatwierdzenie klawiszem Enter. Pozostałe ławy wprowadzam wykorzystując funkcję Wstaw Fundament Otwarty. W tym przypadku szerokość od razu ustawiam na 60 i po kliknięciu pierwszego punktu naciskam klawisz F5, a następnie z menu po prawej strony klikam Wstaw Centralny. Wówczas możemy wstawić fundament według osi. Powtarzam tę operację dla kolejnych ław. Aby wybrać ponownie ostatnią operację, używam klawisza skrótu Ctrl plus spacja. W ten sposób stworzyłem fundamenty. W kolejnym odcinku zajmę się stropem na gruncie oraz odpowiednim połączeniem jego ze ścianami fundamentowymi. Tak jak wspomniałem wcześniej, teraz przedstawię szczegółowe informacje o materiałach i kreskowaniu, jakie użyłem do stworzenia fundamentów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.